Proszę Państwa, przepychanka pod Sejmem, odłożona w czasie. Wszyscy spodziewali się, że wydarzy się niedługo po tym, kiedy Wąsik i Kamiński wyszli z więzienia. A tu proszę bardzo, odczekano trochę i wzięto nas z zaskoczenia, nie bójmy się tego powiedzieć. Niesamowita sprawa, próba dostania się Wąsika i Kamińskiego do budynku Sejmu okazała się nieudaną na koniec dnia. Mimo tego, że dostali oni ofertę, żeby wejść, ale innym wejściem i tak nie chcieli. Więc doszło do tego całego cyrku, który miał miejsce dzisiaj. I o tym sobie porozmawiamy, bo to całkiem niesamowita sprawa. I dziwi nas, że PiS idzie naprawdę w tą narrację, mając tyle narracji, które leżą na ziemi po prostu. Znaczy je podnieść, no ale dobra, pogadamy sobie o tym, a także pogadamy sobie o komisji śledczej, bo tam występował Dworczyk, porozmawiamy sobie o tym, że ta imba o Trybunał Konstytucyjny, co wam mówiliśmy, że ma wybuchnąć w tym tygodniu, nie wybuchnie, ale ciekawsze jest, dlaczego nie wybuchnie, niż to, że nie wybuchnie, oraz jak kiedyś obiecywaliśmy, porozmawiamy sobie o aferze Grodzkiego, który, no właśnie, prawda, ma zarzuty łapówkarskie, w sensie nie ma ich oficjalnie, bo ma immunitet, ale prokuratura chce mu go uchylić, tam dzieją się rzeczy, więc sobie o tym porozmawiamy, no bo czemu nie, kiedyś wam obiecaliśmy, więc co, no zostawcie lajka, zostawcie suba, nam będzie bardzo miło, będzie widzieć nasze filmy, a do tego wszystkiego jedna prośba do was mała, jakbyście mogli zagłosować na nas w tym, wiecie, w tej gali Empiku, to byłoby nam strasznie miło. Oczywiście link macie w opisie, lećmy do materiału. Więc co? Wąsik i Kamiński próbowali dostać się do Sejmu i to jak? Otoczeni kordonem ludzi z PiSu, formacji rzymskiego żółwia zasłaniali się przed ostrzałem ze strony Straży Marszałkowskiej. Oczywiście ostrzał ma miejsce z łuków, ponieważ szanujemy tradycję, to jest tradycyjny Sejm i nie hańbimy się tej bronią palną. Tak naprawdę to oczywiście nie, nie było żadnego ostrzału, ale była przepychanka i próba powstrzymania ich wejścia do środka. Ogólnie sytuacja wygląda w ten sposób, że oni zostali zatrzymani i nie wpuszczeni do budynku Sejmu, ale dostali taką ofertę, że słuchajcie, możecie sobie pójść do takiego wejścia innego, tam odebrać przepustki, możecie wejść do tego Sejmu w takim trybie, jak wchodzą byli posłowie. Oczywiście to się Wąsikowi Kamińskiemu nie spodobało, no bo Kamiński nie po to przyszedł z legitymacją poselską i wyrokiem sądu w drugiej ręce, który mówi, że ja tutaj mogę być, żeby wchodzić, prawda, jakimś wejściem dla nieposłów. No więc oni oczywiście jakby no nie chcieli się na to zgodzić. W którymś momencie w ogóle z Sejmu wyszedł Jarosław Kaczyński, tam dołączył do nich na chwilę, zaczął mówić, potem wrócił po jakimś czasie do Sejmu sobie z powrotem, oni tam dalej walczyli. No i skończyło się na tym, że Wąsik i Kamiński stali odprawieni z kwitem i do Sejmu nie weszli. I oczywiście, jeśli chodzi o narrację, to są one dosyć spodziewane i standardowe. Wąsik, Kamiński i w ogóle PiS krzyczą o tym, że dyktatura, że złodzieje, że jak tak można, że tak się nie godzi, to jest łamanie prawa, oni będą siedzieć i tak dalej, i tak dalej. Bardzo klasyczne narracje, nie oszukujmy się, która się bardzo mocno powtarza. Z ciekawych rzeczy Suski gdzieś tam został złapany i zapytany o to, że a jakby w ogóle tak z ciekawości, to czemu oni tak późno po tym, jak zostali wypuszczeni, przychodzą? No, na ostatnich obradach ich nie było, ich zdaniem wtedy też byli posłami, więc czemu nie przyszli, na co Suski tak odpowiedział, że no wiedzą państwo, no oni po prostu po torturach dochodzili do siebie, bo byli torturowani. To jest oczywiście nawiązanie do przymusowego dokarmiania, które miało miejsce, które właśnie ta strona pro-PiS nazywa torturami, a ta strona druga, przeciwna, rządowa, nazywa no siłowym dokarmianiem. W sensie mamy coś takiego w jakby prawie. My nie wchodzimy w tą dyskusję. No to jest ta narracja tej strony. Strona druga, strona szczególnie wyrażana przez Szymona Hołownię, mówi coś w stylu, że no ale to nie ja im zabroniłem wchodzić, w sensie to nie jest moja decyzja, ja nie mogę tutaj nic zrobić, bo zarzuty były takie, że Hołownia ma tutaj winę na sobie, że ich nie wpuszcza. Mówi, że to jest wyrok sądu, ja w sumie ja nie mogę decydować, kto wchodzi, kto nie wchodzi, a do tego wszystkiego przecież to pan Kaczyński powiedział, że Sejm nie istnieje, więc w sensie to co ja mam jakby pieniądze wam przelewać, tak mówił to do posłanki PiSu, czy nie, jakby o co chodzi. Więc w każdym razie no jakby imba jest oczywista i toczy się cały czas taka sama. Nie ma tutaj więcej do powiedzenia poza jedną rzeczą, która nas naprawdę ciekawi. Tym, że PiS naprawdę tak mocno idzie w tą narrację. Bo nas naprawdę zastanawia fakt tego, że oni cały czas stwierdzają, że Wąsik i Kamiński to jest ta rzecz, którą będą tak mocno grali. Mamy kwestię CPK. Teraz wychodzi kwestia Intela i tej fabryki, która ma być budowana, jakieś problemy z nią, które też gdzieś tam są zrzucane na taki poziom, ej, jakby proszę nie zepsujcie tego, nowy rządzie, chcemy tej fabryki, nie? Mamy kwestię elektrowni atomowej. Ogólnie wydaje się, że w tej kwestii społeczeństwo, komentatorzy i tak dalej w większości raczej przyjmują narrację pod tytułem ej, chcemy tych dużych inwestycji w Polsce, nie? PiS jest zaczął gdzieś tam za swojej kadencji i wydaje się, że w sytuacji, kiedy te inwestycje są zagrożone, czy nie są zagrożone, to nawet bez znaczenia, w Polsce dzieje się narracja, że są zagrożone, to jest idealna rzecz, żeby na nią skoczyć i jakoś mocniej w nią pójść, jakby tłumaczyć, że patrzcie, dla naszych rządów robiliśmy te wszystkie rzeczy i teraz ten rząd chce je usunąć, jakby prosimy, stańcie ponad podziałami, jakby walczmy o dobro Polski, to jest kwestia obronności, to jest kwestia przyszłości, gospodarki, no w sensie zróbmy to ponad podziałami, jakby idźmy w tą stronę. PiS mógłby pokazać, że występuje z tego wyższego konia, że jakby wiecie, no tak pokazuje, że my się nie zgadzamy, ale idźmy w to, no przecież to jest dla Polski. I to jest naprawdę bardzo prosta narracja, która leży na ziemi, w sensie tam nie trzeba dużo robić. Mateusz Morawiecki dodał sobie profilowe, że tak dla CPK, co jest takim trendem, powiedzmy na Twitterze, który wyszedł oddolnie od ludzi, którzy po prostu chcą, żeby CPK powstało, ale tak naprawdę to jest wszystko, nie? W sensie oni poświęcają swój czas antenowy, który mogliby mieć, nie na to, żeby mówić o tych tematach, które gdzieś tam ludzi obchodzą, czy nie wiem, o proteście rolników na przykład, który też będziemy o nim mówić spokojnie, nie dzisiaj, ale będziemy. To są proste rzeczy, które można podnieść, jak jesteście partią opozycyjną. A PiS zamiast tego stwierdza, że siłowo będzie pychał Wąsika i Kamińskiego do Sejmu. Po co? Nie mają na to ani poparcia społecznego jakiegoś specjalnego. Wszystkie plusy, które z tego wyciągają, już wyciągnęli, bo tak naprawdę
naprawdę Wąsik i Kamiński są potrzebni PiS-owi w tym momencie do tego, żeby ewentualnie Trybunał Konstytucyjny mógł uwalać uchwały. Nie uchwały, tylko ustawy. Bo uchwała zaraz. Żeby móc uwalać ustawy, które będą przechodziły przez Sejm. I tak naprawdę Wąsik i Kamiński w tym względzie już spełnili swoją rolę. Co więcej, gdyby oni do tego Sejmu weszli i zostali wpuszczeni, to tak naprawdę z tej perspektywy wyszłoby to dla nich gorzej, niż jak oni do tego Sejmu nie są wpuszczani, bo ten argument by zniknął. My naprawdę nie rozumiemy, po co to się dzieje. W sensie, okej, zakładamy, że PiS wie, że oni nie zostaną wpuszczeni, dlatego może sobie na to pozwolić, ale jednak czemu oni idą w te narracje, które no, ewidentnie nie przynoszą im żadnego większego poparcia, no ewentualnie co? Utwierdzają ich betonowy elektorat, ale czy on wymaga jeszcze większego utwardzania? Mamy pewne wątpliwości! Więc naprawdę są to albo po prostu złe decyzje polityczne i taki pomysł zły, który mają, ewentualnie może po prostu, nie wiem, naprawdę tak bardzo są korowo przekonani co do wartości tego, że oni muszą tam wejść, że no to im zaślepia jakikolwiek polityczny obraz, co też pokazuje, że trochę sobie nie radzą obecnie, no bo to wiecie. Znaczy desperacki ruch w sytuacji, w której macie rzeczy, które możecie podnieść i możecie nimi grać, nie? Jakby dziwne, po prostu z naszej perspektywy potwornie dziwne. Naprawdę, Wąsik i Kamiński będą za każdym razem odbijać się od trochę niższej i bardziej politycznej wersji Marcina Prokopa, próbując wejść do Sejmu i nic na to nie poradzą. Więc wszystko, co z tego wynika, to dla opinii publicznej jakiś taki właśnie cyrk, który się dzieje i nie ma to żadnej wartości. Jesteśmy zaskoczeni tym posunięciem politycznym, tak szczerze. Znaczy, nie jesteśmy zaskoczeni, bo spodziewaliśmy się, że to się stanie, ale cały czas dziwimy się, że uważają, że to jest dobry pomysł. Może w tą stronę. Ale właśnie, niemal proroczo przejęzyczyłem się na temat uchwał. Znaczy, proroczo są mocne słowa, bo my pisaliśmy ten scenariusz, więc wiem, co w nim jest. Ale już, prawda, widziałem przyszłość, więc uchwały. Powiedzieliśmy wam w poprzednim filmie, że a propos Trybunału Konstytucyjnego, obok którego toczy się oczywiście afera i tak dalej, miały powstać nowe uchwały Sejmu. I te uchwały Sejmu miały mówić między innymi to, że jakby trzej sędziowie, którzy zostali wybrani zdaniem większości rządzącej w zły sposób, nigdy nie byli sędziami tak naprawdę i w ogóle mają się nie tyle podać do dymisji, co mają ustąpić z tych stanowisk, które niesłusznie zajmują. Powiedzmy, że w ten sposób miało być to ograne. I tam jeszcze może ewentualnie inne rzeczy dotyczące tych uchwał. No i jakby wiadomo, uchwały wzbudzają pomnienia i skojarzenia z uchwałami, za pomocą których przejęto TVP, no w sensie pamiętamy te czasy, tak? To było niedawno całkiem. Więc gdzieś tam wszyscy zaczęli się tego bawić, że o kurczę, no to znowu nas to czeka, nie? Ale okazuje się, że w tym tygodniu tego jednak nie będzie. O ile to samo w sobie może nie jest takie ciekawe, że nie będzie, o tyle ciekawe są powody. Bo mówi się o tym, gdzieś tam Onet dotarł do takiej informacji, że te uchwały nie będą w tym tygodniu procedowane, dlatego że koalicjanci nie dogadali się co do ich kształtu, co do ich brzmienia tak do końca. I oczywiście, gdzieś tam mówi się o tym, że no tak, bo tam chodzi o jakieś konkretne rzeczy, o to, jak to mocno napisać, czy dodać tam, wiecie, jakieś takie opinie, czy iść tylko i wyłącznie czysto prawnie, ale gdzieś tam dla nas jest to przykład tego, że w tej koalicji jednak toczą się jakieś takie problemy związane z tą całą kwestią przywracania praworządności, nazwijmy to, związane z tym, że po prostu trzecia droga wydaje nam się, że nie do końca jest tak bardzo chętna, żeby uczestniczyć w tych wszystkich akcjach, które gdzieś tam PO, Donald Tusk bardzo mocno widzieliby jako te, które muszą się zadziać. Wydaje nam się po prostu, że trochę nie uśmiecha im się tak twarda gra polityczna i tak mocne zagrania, bo znowu mielibyśmy sytuację właśnie, że wiecie, uchwałami próbujemy zmieniać prawo. Z drugiej strony pojawia się jeszcze jeden argument, który podobno gdzieś tam dotarł do ludzi, którzy za tym wszystkim stoją, że no możemy sobie zrobić uchwały, fajna sprawa, tylko no w sumie jak ci sędziowie nie ustąpią po tych uchwałach, a nie ustąpią, to jest raczej oczywiste, to co wtedy, w sensie, co robimy? Jaki jest plan gry, jak oni nie ustąpią? Co, to będziemy tam wysyłać wojsko i policję, żeby ich siłowo odciągnąć od krzeseł? To raczej słaby pomysł na wielu poziomach. W sumie może jednak musimy wymyślić coś trochę mocniejszego i lepszego. Nie wiemy. W każdym razie, podejrzewamy, że kwestia uchwał wróci jeszcze na usta wszystkich i to się w końcu stanie w jakiejś formie. Ale jednak, no, nie dziwi nas to, że gdzieś tam pojawiają się rozłamy pierwsze i gdzieś tam jednak będzie to przekładane. Oczywiście, można to interpretować jako słabość rządu w tym momencie. I to jest jedna rzecz, absolutnie ona wydaje się być prawidłowa, ale z drugiej strony mamy też wrażenie, że jest to jakaś kwestia mocniejszego przemyślenia swoich własnych decyzji. Więc tutaj zdecydowanie sprawa jest otwarta, ale spodziewamy się, że temat i tak wróci. Bo właśnie gdzieś tam w naszej opinii będą te ugrupowania pod tytułem może nie idźmy tak mocno, a z drugiej strony mamy na przykład Annę Marię Żukowską, która mówi w wywiadzie, że... Jeszcze nie wiem, co zrobimy z Trybunałem Konstytucyjnym. Ja bym najchętniej w ogóle Trybunał Konstytucyjny rozwiązała, ale oczywiście nie mamy takiej większości. Ciekawe, uważam, pani... że powinna być ale rozproszona kontrola konstytucyjna. Ale chciała. A w konkretnych przypadkach i na abstrakto przez właśnie Sąd Najwyższy. Z jednej strony Kosiniak mówiąc o resecie, z drugiej Anna Maria Żukowska mówiąca o tym, że najchętniej widziałaby to, żeby ten Trybunał usunąć, więc jakby no tam może być ciężko się dogadać, co z nim do końca zrobić, a coś z perspektywy rządu zrobić trzeba. I to trzeba z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby nie uwalał rządowi ustaw wszystkich możliwych ten Trybunał Konstytucyjny, no bo nie ma Kamińskiego i Wąsika, od tego zaczęliśmy. No i też jeszcze wiecie, praworządność, kwestie pieniędzy z Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Idąc dalej, Dworczyk zasiadł przed komisją do spraw badania wyborów kopertowych. No i co mam wam powiedzieć? No to były czasy pandemiczne, wszyscy mało z nich pamiętamy, tak każdy ma wyrwę w życiu. Do tego jeszcze wiecie, jest tam mgła covidowa
i tak dalej. Więc no Dworczyk na tej komisji niewiele pamiętał. Ogólnie jak widać dotyczy też polityków, jakby tak wiecie. Nie pamiętał wszystkiego do końca, no ale coś tam mniej więcej powiedział. Oczywiście przy tej okazji musiał się dosyć sążnie tłumaczyć ze swoich maili, tak zwanych maili Dworczyka. Teraz już wiecie skąd wzięła się nazwa, jest to od nazwiska Dworczyka. Tylko u nas takie ciekawostki o polityce. Stwierdził on, że to były dzikie czasy pandemii, w sumie wszyscy trochę nie wiedzieli co się dzieje, tak praca z domu i tak dalej. No i po prostu w tych okolicznościach tak wyszło, że no wysyłaliśmy sobie dokumenty czasami, prawda, na skrzynki prywatne normalnie, no jakby Dworczyk w ogóle nie widzi problemu, bo to przecież nie jest nielegalne. Co za problem? Tak, no zostało to wykradzione przez może te służby, no ale to jest właśnie wina tych służb, które to zrobiły. No to nie jest moja wina do końca, nie? I oczywiście jakby wiadomo jak to jest z tymi mailami, one jakby nigdy nie zostały oficjalnie potwierdzone przez jakieś tam rząd, że są prawdziwe maile, które miały miejsce, ale no raczej wszyscy wiemy, że są prawdziwe, bo potwierdzały to osoby, które w tych mailach się znajdowały. No więc tam gdzieś został przepytany o to i tam jakoś tam kluczył a propos tych maili. Do tego wszystkiego no padały też pytania o wybory kopertowe, no tutaj nie ma co się oszukiwać, tak? No wybory kopertowe są tematem tej komisji. No i tutaj też oczywiście kluczył, ale powiedział, że Mateusz Morawiecki absolutnie niewinny, że to jakby nie jest jego wina, że on podpisywał może rzeczy, ale nie podpisywał na pewno takich, jakich wy myślicie, że podpisywał i to były takie stanowiska na temat tego, co robić i tak naprawdę to w ogóle te wybory kopertowe, my jakby zaczęliśmy nad nimi pracę, ale to w sumie nigdy nie było klepnięte, no i to w ogóle wszystko przez pandemię. Wiecie jak to jest, no prawda, no tutaj jak macie jakieś więcej pytań, to tak naprawdę pytajcie Ministerstwa Aktywów Państwowych, w domyśle pytajcie Sasina, bo my w sumie nie wiemy do końca o co chodzi, to nie jest nasza wina i proszę na mnie nie patrzeć, ja nic nie zrobiłem, zostawcie mnie w spokoju. Więcej to się działo w tej komisji i dla jasności opowiadam wam to ultra w skrócie, ultra skondensowane i z tego też powodu no niedokładne, bo próbuję wam przekazać taką myśl, która za tym wszystkim stała, ale jeśli ktoś z was ma ochotę posłuchać jak Dworczyk, prawda, odpowiada na pytania, no to po pierwsze może sobie tego posłuchać w każdej chwili, a po drugie, nawet jeśli posłucha, no to będzie miał okazję na drugą część, ponieważ jego przesłanie się nie skończyło i 13 lutego będzie część druga, więc zobaczymy, czy będzie też część trzecia, raczej się nie spodziewamy, ale kto wie, prawda, no jakby sequele się dobrze oglądają czasami, więc to jest taka franczyza filmowa, która ma szansę na niezłe wyniki w box office, więc zobaczymy. I na zakończenie, afera Grodzkiego. Afera, o której obiecaliśmy wam kiedyś, że wam opowiemy, ale potem zaczęło się dziać tak dużo rzeczy, że nie zdążyliśmy i na szczęście teraz pojawia się pretekst, żeby do tego wrócić, ponieważ tam Bodnar teraz wstrzymuje się jeszcze 2 tygodnie z wydaniem jakiejś tam swojej decyzji. Zaraz wam też wytłumaczymy, ale zacznijmy po prostu od afery Grodzkiego, o której sobie teraz porozmawiamy chwilę. Jeśli nie wiecie, Tomasz Grodzki, w poprzedniej kadencji Sejmu, marszałek Senatu w obecnej kadencji Sejmu, po prostu senator z ramienia Koalicji Obywatelskiej, od dłuższego czasu mierzy się z zarzutami, w takim rozumieniu zarzutami jakby słownymi, nie do końca zarzutami, wiecie, no, na papierze od prokuratury, dlatego że miał immunitet dla jasności, o to, że uczestniczył w procederze brania łapówek, jak jeszcze był lekarzem, za przyspieszanie terminów operacji. Proceder w skrócie polegał na tym, że brali około 10 koła złotych i przyspieszali operację, która normalnie, tak statystycznie, to czas oczekiwania nie wiem, to są 2 lata, a dzięki tej wpłacie można było zrobić ją po 2 miesiącach. Wiecie, wielu z was powie dużo pieniędzy. No my powiemy tak naprawdę, jak to policzycie, to policzyliśmy to. Wychodzi 15 zł za dzień, więc naprawdę, żeby na to oszczędzić, wystarczyłoby nie pić kawy na mieście, więc jak cena za zdrowie, to my uważamy, że bardzo niska. I jakby my nie rozumiemy o co chodzi, my nie rozumiemy problemu. Chociaż trzeba przyznać, nie zgadza się z nami do końca prokuratura. Prokuratura, która no już tego Grodzkiego próbuje dorwać od dawien dawna, tylko on oczywiście miał immunitet, więc tam z tym były problemy. Teraz powiedzmy zmieniła się władza i tak dalej, więc prokuratura znowu próbuje dostać zielone światło na to, żeby no tak wiecie, faktycznie go prześwietlić, postawić mu jakieś zarzuty i tak dalej, i tak dalej. No i ta sprawa znowu gdzieś tam wypłynęła we wrześniu zeszłego roku, to jakby się tak zaczęło znowu na poważnie. No teraz pojawiły się informacje, że Bodnar jeszcze 2 tygodnie przetrzymał u siebie ten wniosek, cały czas zastanawia się nad tym, czy go jakby przedstawić do Senatu, czy go nie przedstawiać do Senatu, więc gdzieś tam powiedzmy za 2 tygodnie dowiemy się, czy to w ogóle będzie rzecz w Senacie, czyli dyskusja o tym, czy Grodzkiemu ten immunitet zabierać. I oczywiście z jednej strony mamy to wszystko, o czym wam powiedzieliśmy, z drugiej strony mamy pewne tłumaczenie Grodzkiego. Grodzki cały czas mówi o tym, że to jest w ogóle skandal, że to jest wymyślone i tak dalej. I to wszystko jest spisek jeszcze z czasów Ziobry, który chciał go, prawda, zniszczyć i Ziobry, który chciał gdzieś tam no, atakować też Senat, bo trzeba pamiętać, że w zeszłej kadencji faktycznie Senat był tą taką instytucją nieprzejętą przez PiS, była ta instytucja, w której opozycja wtedy miała faktycznie większość, więc gdzieś tam no, Grodzki tak wyciąga cały czas, że to są wszystko rzeczy, które były po to, żeby mnie zniszczyć i są wyssane z palca. Więc jakby no przekonamy się, zobaczymy, czy wniosek w ogóle trafi do Senatu, jeśli tak, to czy zostanie zdjęty mój immunitet, żebym mógł się normalnie bronić w sądzie. Na jego stronę na pewno nie przemawia fakt, że no gdzieś tam to nie było tak, że chodzi tylko o niego, tylko był to cały jakby proceder, powiedzmy, gdzie prokuratura bada więcej osób niż tylko jego i faktycznie no jest tam sprawdzania i tam no ta cała grupa to jest 20-30 osób, tam no sporo całkiem, więc fakt, że gdzieś tam oni wszyscy mają jakieś postępowanie, on nie, no to tak wygląda gdzieś tam, no wiecie, średnio powiedzmy, ale zobaczymy co się stanie, na pewno będziemy was o tym wszystkim informować. Jako rzeczy, które dzieją się ogólnie w polskiej i zagranicznej polityce, więc zostawcie lajki, stawcie suba, nam będzie bardzo miło, będzie widzieć nasze filmy, to jest nasz inny film, serdecznie go polecamy, nasz Instagram, serdecznie go polecamy. Oczywiście serdecznie dziękujemy naszym patronom i zachęcamy zerknięcie naszego Patronite'a. Staramy się stawiać dla was. Cześć!